Jakie manewry, operacje wojskowe są przeprowadzane w marcu na naszej planecie? W tym miesiącu? Co widzisz, co czujesz, co odczuwasz? Na planie pojawił mi się plan taki fizyczny z perspektywy. To pojawiło się w ogóle tak, jakby tą Ziemię, planetę rozłożyć, rozwinąć w takiej formie mapy. Tak. I tam się pojawiają jakieś roszady czy koncentracje jakiejś uwagi, na, szczególnie właśnie na Europie. Gdzie jeszcze? Szczególnie tutaj, tak, aż mnie przyciąga wzrok w tamtą stronę. To ma związek, tak jakby się wlewała energia w to miejsce i angażowała nie tylko jakieś siły wojskowe, tylko również służby, istoty, które związane ze służbami mundurowymi na przykład, czy z tego typu instytucjami. Ich energetyka w jakiś sposób się zmieniała, czy aktywowała się, tworząc takiego pewnego rodzaju uwagę. Jest też taki chłód energetyczny bijący ze strony właśnie z Ameryki, głównie Stanów Zjednoczonych. Tam jest tego najwięcej. Teraz się pojawiła taka energia znosząca z Ameryki mniej więcej w okolicach Rosji. I Bliski Wschód jest taki bardzo ciemny, tak jakby tam jakąś ktoś chmurę taką energetyczną nałożył, czy cokolwiek, co odczuwa się źle, ale nie wiadomo, co tam jest, nic nie widać, ale odczuwa się obciążenie z tamtej strony, chyba największe. Obciążenie związane właśnie z zagrożeniem, natomiast Europa odczuwa się tam strach. Poczekaj. Teraz chciałabym, żebyś zatrzymał to, co widzisz, tę scenę. I chciałabym, żebyś, ponieważ będziemy troszeczkę łazić po tych częściach militarnych, to chciałabym, żebyś się zabezpieczył, założył coś, co stworzy, że będziesz niewidzialny, nieodczuwalny, niesłyszalny, niewyczuwalny. Po prostu nie ma ciebie tam. Dla zewnętrznych spojrzeń czy innych bytów. Nie ma tam. Nie widzą cię, nie czują cię. No, będziesz gotowy, to daj mi znać. Jesteś tak. Niewyczuwalny, niewidzialny. Ty widzisz, ciebie nie widzą. Ty czujesz, ciebie nie czują. Zarówno na planie fizycznym, jak i eterycznym. Masz to? Tak, mam. Bardzo fajnie ująłeś tę energię. W Europie odczuwany jest strach. Ten strach jest powiązany z koronawirusem? To są pochodne wirusa. Tu ten strach przelewa się na inne płaszczyzny życia. Natomiast powiedziałeś, że na Bliskim Wschodzie jest tam jakaś chmura, która zasłania ci twoje widzenie w tamtym kierunku. No, może na razie nie będziemy się tym zajmować. A powiedz, czy dostrzegasz jakieś wspólne czynniki łączące te operacje wojskowe? Czy coś je łączy? No, tam są różne działania i w Europie, i w Stanach, i w Rosji, i na Bliskim Wschodzie. Czuć, jak energia dąży do konfrontacji. Tak jakby są takie powierzchnie, części wspólne na tej mapie, które są spolaryzowane, może nie, że przeciwnie, ale mają innego rodzaju wartości.
i są pewnego rodzaju przestrzenie takie szerokie. Linią to trudno nazwać, bo to jest szersze niż linia, gdzie ta energia czy siły militarne, które niosą ze sobą tą energię, koncentrują się z jednej i z drugiej strony, tworząc taki, tak jakby oddzielając pewne przestrzenie na Ziemi. To się łączy teraz, widać, że tak jak ta granica Europy i Rosji tworzy taką linię, to przechodzi bardzo daleko na południe, zahaczając o Turcję, właśnie o Bliski Wschód, tworząc taką barierę. Tam Chiny oddzielają się właśnie od Bliskiego Wschodu. Też widać, że tam jest jakaś forma takiej energii, której wcześniej nie widziałem. I pojawia się, że ten Bliski Wschód w jakiś sposób jest neutralny. On jest takim kwestią, która była też w pewien sposób miała przygotować to, co w Europie ma nadejść. I jest znowu poczucie takie bardzo wyraźne, że to jest to, co się teraz dzieje, czy te ruchy są jakieś, to jest taka forma nerwowych posunięć, które nie były zaplanowane na teraz. Tak jakby to zostało przesunięte, wywołane wcześniej, niż miało być zrealizowane. A powiedz, ponieważ mówisz tak, że nie do końca widać, czy to jest tam plusy i minusy, ale jednak są jakieś przeciwstawne siły. Jak byś je opisał, jeśli chodzi o naszą, o państwa? Czy to chodzi o USA i Rosję? Czy to jest Europa i Rosja? Jak byś to widział? Tutaj się pojawia coś takiego, że Stany i czy Ameryka jest bardzo mocno w to zaangażowana. Natomiast tak jakby konsekwencje jakiegoś dążenia do konfliktu chcieli przerzucić na kraje europejskie, na Unię Europejską i na sytuację, która się dzieje. Tam widać jakby decyzyjność, ale sprawczość i wynika tutaj z terenów Europy. Tak jakby z zewnątrz patrzeć, to nie można nic Stanom zarzucić, czy nic wielkiego, a można później obciążyć za decyzję właśnie rządy Unii Europejskiej. Czy Pojawia to jest... się Co się pojawia? ze strony na przykład Rosji, tam odczuwa się większy spokój. Tam jest mniej paniki, jest bardziej chłodna kalkulacja i przyglądanie się temu, co koncentruje się na granicach. Z tamtej strony, jak teraz jestem z tamtej strony, to czuję nawet formę takiego spokoju. Tam jest naciągnięty na ten spokój taka forma napięcia, który nadaje jakąś uwagę tamtym siłom. Natomiast jest straszny chaos i jakaś ogromna presja tutaj na terenach, na których my też jesteśmy. Posłuchaj teraz. Czyli to chodziłoby bardziej o to, że Amerykanie dążą do jakiejś konfrontacji, ale chcieliby to zrobić rękoma na przykład Europy. Trochę tak jest to wyczuwalne, tak. Nawet widać, jak forma jakiejś instytucji, takiego olbrzymiego pomieszczenia, gdzie widać istoty, które debatują nad czymś, przy czym odczuwa się ich energetykę jako nie ludzi. Chociaż w ciałach ludzkich ich widzę, to ich energie wychodzą poza ciała, Poza. są takie olbrzymie, te istoty. Dobrze, posłuchaj. Jedna z czołowych gazet podała następujące informacje. W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, USA podniosły alert dla Włoch na poziom czwarty, czyli zakaz podróżowania, podobnie jak dla Chin. Przepisy te nie obejmują jednak 20 tysięcy żołnierzy, którzy przybywają ze Stanów Zjednoczonych do europejskich portów i lotnisk w celu przeprowadzenia ćwiczeń o nazwie Defender Europe 20. Dołączą oni do 10 tysięcy żołnierzy, którzy już stacjonują w Europie. Jest to największe rozlokowanie żołnierzy amerykańskich w Europie od 25 lat. W kwietniu i maju około 30 tysięcy żołnierzy ze Stanów Zjednoczonych, wspieranych przez 7 tysięcy żołnierzy z 17 krajów
członkowskich NATO, w tym z Włoch, będzie uczestniczyć w tych ćwiczeniach. Mamy taką sytuację, że od stycznia tego roku przybywają już amerykańscy żołnierze na teren Europy, jak też przerzucany jest sprzęt wojskowy. Zobacz na planie fizycznym, dlaczego Unia Europejska i NATO dopuściły do tych ćwiczeń. Sprawdź to. Co tam czujesz? Na planie fizycznym. Na planie fizycznym czuję, chociaż to też jest właśnie pewnego rodzaju odczucia, tak jakbym odczuwał energię z planu fizycznego, która mówi, że po pierwsze te przerzucanie tych żołnierzy amerykańskich ma na celu pokazać, że to są sojusznicy i zawsze służą swoją siłą do tego, żeby bronić, ale pod tym jakby tym płaszczykiem tej informacji, czy tych intencji, zabrudzonych intencji, jest forma wpływania i kontrolowania tych terenów i w efekcie wykorzystania sytuacji chociażby z epidemią i wykorzystania tego, że ludzie są bardziej otwarci i skłonni zgodzić się na pewne działania. Jest to wykorzystywane po to, żeby umocnić tutaj te granice, wschodnie granice Unii Europejskiej, po to, żeby w sposób później bardziej energetyczny wywołać, podsycać konflikt i być w gotowości, żeby móc reagować w sposób błyskawiczny czy szybszy. Czy istnieje jakaś ezoteryczna przyczyna, dla której pozwolono na te ćwiczenia? Spójrz na plan ezoteryczny. Tak, zdecydowanie tak, bo pokazała mi się znowu ta rada. To są takie osoby, które są ubrane w takie ciemne garnitury. Widać tacy wpływowi ludzie, tak bym mógł powiedzieć, bo jakby ich mimika, ich postawa na to wskazywała, ale w ich ciałach są takie bardzo wysokie ciała eteryczne. Czy są podłączeni? Tak, bardzo mocno i to jest podłączone i tam jest poczucie pewnego rodzaju paniki, ale nie paniki taką, jak znamy z poziomu ludzkiego, że panikujemy w określony sposób. Tam jakby jakiś plan im się walił i oni w sposób taki na szybko, na kolanie próbują stworzyć plan, wykorzystać jakieś sytuacje, które teraz na planecie są, po to, żeby przechylić szal na swoją stronę. A spójrz, czy to wirus pokrzyżował im plany, czy to wcale tak nie jest, czy coś innego? Wirus też jest poczucie, że jest konsekwencją tej paniki, która u nich została wywołana i to też manifestuje się chyba szybciej niż powinno. I jednocześnie do tej sytuacji chcą dorzucić jeszcze, czy próbować stworzyć jakiś alternatywny plan. A dlaczego te ćwiczenia nazywają się Defender Europe 20, czyli Obrońca Europy 20? Przed czym Europa ma być obroniona? To jest dziwne, co czuję. Przed tym spokojem, który z innych stron napływa. Tak naprawdę czuję naprawdę Rosję i dziwnie, że Bliski Wschód jako taką. Tam akurat może w tym momencie czuję spokój. W Chinach jest też pewnego rodzaju pobudzenie, ale tak jakby jakaś energia próbowała wejść i uspokoić mieszkańców Europy i wydaje się, że to się dzieje nawet, bo pomimo paniki czuję i widzę w zasadzie, nawet mogę powiedzieć, że widzę istoty, które w tej sytuacji odczuwają ogromny spokój, bo widzą, że następuje pewnego rodzaju przewartościowanie w ludziach i ułożenie pewnych spraw, co w konsekwencji staje się takim głębokim oczyszczeniem ogromnych ilości istot. I to
jest też odpowiedź na to, żeby to jest takie odwrócenie, tak naprawdę nie ochrona Europy, tylko wręcz przeciwdziałanie procesom, które są aktywowane tutaj na planecie. No dobrze, ale to powiedz mi w takim razie, kto jest autorem tego obrońca Europy, Defender Europe 20. Czy to wymyślona jest nazwa przez te byty, które próbują doprowadzić do konfliktu, czy raczej te moce, które w zasadzie chciałyby uspokoić całą sytuację? Nie, właśnie te istoty, które chcą jeszcze tutaj wierzgać konfrontacji. tej konfrontacji, które wiedzą, jak używać słów kluczy, żeby one były akceptowane i czy sytuacja, czy plan, który chcą wprowadzić, przeszedł bez jakichś napięć, czy był zaakceptowany przez opinię publiczną. No i to jest takie manipulowanie w pewnym sensie świadomością ludzi, że musimy być obronieni przed czymś, przed jakimś niewidzialnym wrogiem. Zobacz na planie fizycznym, kto odpowiada za operację Defender Europe 20. Na planie fizycznym, kto odpowiada? Co ci się pokazuje? Kraj? Rada? Grupa? Pojawiają mi się Niemcy, kraj, w sensie Niemcy, i nad nimi tak jakby właśnie ta otoczka energetyczna tej rady, którą wcześniej opisywałem. Czy ta rada jest właśnie składa się z Niemców, czy ona jest Nie. międzynarodowa? Nie. Ona ma, tak, międzynarodowa, ale ma wpływ właśnie gdzieś jakoś decyzyjność tutaj będzie wynikała z rządu niemieckiego albo z osób, które są w Niemczech, przebywają. Okej. A teraz zobacz, kto na planie eterycznym odpowiada za tę operację. Defender Europe. Na planie eterycznym. Kto odpowiada za to? Co tam widzisz, czujesz? Czuję taką bardzo gęstą, ciężką energię, którą można by opisać jako taki zgęszczony, skondensowany strach. I ona wypływa z istot, które wyglądają jak jaszczury, ale mają takie formy, są tak przygarbione i mają z ich skóry na głowie wychodzą czy rosną takie zrogowaciała, ta skóra, tworząc formy takich dreadów. Takich gdzieś to poniżej uszu to spada. Są takie bardzo wizualnie nieprzyjemne i czuć od nich pewnego rodzaju taką wrogość i jakby odbijały formę takiego skondensowanego, skoncentrowanego strachu. Czy to jakby, czy może sprawdzić DNA? Czy to są reptyle? Tak, tylko nie widziałem jeszcze takiego podgatunku, ale DNA mają reptyliańskie. Bardzo tacy żołnierze, takie nawet są ubrani w takie obcisłe, jednoczęściowe, dopasowane mundury. Takie aż tutaj takie kołnierzyki są pod szyję i dalej. Czemu służą te dredy? Nie wiem, nie dostaję nie informacji. Rozumiem. Dobrze, pozostawmy to. Nie musimy akurat. Czyli tutaj sobie spojrzeliśmy na plan fizyczny i na plan eteryczny. Czy te dwa plany współpracują ze sobą? Tak, z tamtej strony eterycznej jest olbrzymi wpływ na to, co na decyzyjność na planie fizycznym. Dobrze, to teraz posłuchaj. Ćwiczenia miały być przeprowadzone w takich krajach jak Izrael czy Korea Południowa. Jednak w związku z kryzysem wywołanym przez koronawirusa zostały odwołane. I pytanie, dlaczego te ćwiczenia nie zostały odwołane w Europie, gdzie też panuje kryzys związany z koronawirusem? No to jest właśnie wynika z tego, że energetycznie ten Bliski Wschód czy właśnie w stronę Chin odczuwa się taki jakiś, nawet powiedziałbym, spokój. I to znowu jest pewnego rodzaju
podawanie czy używanie informacji takich kluczowych, żeby uspokoić jakby opinię publiczną i skoncentrować uwagę na tym, co ma się zadziać w Europie. I to jest taka właśnie forma, że i naprawdę czuć to napięcie najbardziej właśnie tutaj w Europie. Czy to jest jakaś przykrywka przed jakimś atakiem właśnie gdzie indziej? Czy odwrócenie uwagi właśnie i skoncentrowanie się na Europie ma odwrócić uwagę? Czuć, że to ma na celu wywołanie czegoś. Trudno mi powiedzieć konfliktu, ale tutaj, czy albo doprowadzenie bardziej, teraz się jakby uzupełnia ta informacja, do wzbudzenia jeszcze większej paniki, czy Czyli jeszcze jednak Europa. Tak, tu bardziej, że tylko że nie pojawia mi się tak stricte konflikt militarny, że jakieś bomby czy zbrojne, tylko właśnie obciążenie energetycznie tego, tak jakby się szala wibracji miała się wibracja tak olbrzymia tutaj tak bardzo obniżyć, żeby później móc bardziej kontrolować te tereny. Dobrze, ale jak się wibracja na terenach Europy obniży, to też jest jakby może spowodować większe rozprzestrzenienie się koronawirusa. Też, ale bardziej tutaj odczuwam, że obniżenie wibracji doprowadzi do tego, że istoty, które pod tą wibrację są podłączone, będą w stanie zaakceptować wiele zmian, które, na które normalnie nie zdecydowaliby się, czy wyszliby na ulicę teraz zablokowani energetycznie i pod takiej wibracji tego mogą najprawdopodobniej nie zrobią. Przynajmniej tak jest Dlaczego założone. Europa? Dlaczego Unia Europejska? Dlaczego Europa? Tu najbardziej jest takich wzorcowych zachowań i wzorcowych jakichś ustaw czy programów, które od wielu lat były wprowadzane. Chce się to utrzymywać i rozwijać to po to, żeby te swobody, które stopniowo są ludziom odbierane, żeby odebrać ich im jeszcze więcej. Jakby tutaj odczuwa się taki bardzo podatny grunt, na którym mogli to wprowadzać. Nastąpiło pewnego rodzaju rozluźnienie i budzenie się świadomości i teraz tutaj na tych terenach chcą to umocnić bardziej po to, żeby kończąc projekt móc rozprzestrzenić to na resztę świata. Jak możemy temu przeciwdziałać? Nie wchodzić w te rozgrywki i nie wchodzić emocjonalnie w to, co się dzieje. Wykorzystać ten czas faktycznie na to, żeby zastanowić się i przewartościować swoje życie, zobaczyć, jak bardzo jesteśmy uzależnieni od systemu i w jaki sposób możemy pewien element naszego życia od niego odpiąć. Zobacz, 6 marca tego roku wojska amerykańskie przybyły do Europy, dokładnie do Bawarii. Upublicznione zdjęcia pokazują, jak amerykańscy żołnierze ściskają dłonie, całują i przytulają bawarskich polityków oraz innych wojskowych, nie stosując się tym samym do wprowadzonych środków ostrożności mających na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Dlaczego? Dlaczego taka swoboda? Dlatego, że tutaj jest właśnie energetyczny wpływ tych istot z planu energetycznego łączy pewne sytuacje, otwiera i umożliwia w sposób taki bezkrwawy, czy pod szyldem, pod płaszczykiem przyjaźni i pomocy właśnie realizować te cele. Te wszystkie sytuacje, które się dzieją, one które można na pierwszy rzut oka nie zauważyć, że się łączą się w całość i umożliwiają wprowadzanie różnych czy przepisów ustaw, czy nawet właśnie wojsk obcych na teren. No dobrze, innych. ale niezachowanie ostrożności jest
niebezpieczne. Ostrożności mówię pod kątem tego koronawirusa. Natomiast jakby na tych zdjęciach widać, że to ich nie obowiązuje. Czy oni są jakoś odpowiednio zabezpieczeni przed koronawirusem? Takie jest poczucie, że tak. Że... Dlatego są swobodni. Nie, jakby nie przejmują się. Przyjrzyj się tym żołnierzom i politykom na planie metafizycznym. Co odczuwasz lub widzisz? Jakiś taki nieopisany chłód energetyczny. Taką formę obojętności i z drugiej strony nie w pełni tak jakby mieli, na pewno jakaś forma modyfikacji energii, czy modyfikacji ich DNA po to, żeby pozbawić ich empatii, tylko stworzyć wzorce, które przypominają pewnego rodzaju, nie wiem, czy życzliwość, czy zamiast tej empatii używają słów, kluczy, które mogą przypominać właśnie miłość czy wzniosłe cele, tak naprawdę czuć bardzo wyraźnie, że to nieprawda. Że to nieprawda, ale też ich energetyka jest doprowadzona do takiego stanu bardzo takiego zobojętnienia. Czyli są mocno popodłączani. Tak. Przyjrzyj się ich ciałom eterycznym. Czy mają jakieś wspólne cechy? Chodzi o tych amerykańskich i niemieckich wojskowych polityków. Czy mają wspólne cechy? Tak jak to widzisz na tym zdjęciu, gdzie się witają bardzo serdecznie. Tutaj poniżej oczu, tutaj mniej więcej, mają jakąś modyfikację czy chip. Wszyscy mają, tak? Albo przynajmniej większość, bo na kogo nie patrzę teraz. To mają. Na te istoty, to mają coś takiego, co koncentruje ich uwagę. I w momencie, kiedy on chcieliby tak umownie spojrzeć w lewo albo w prawo, to każe im patrzeć przed siebie, czyli na ten cel, który mają do wykonania. Czyli nie rozpraszać się w ogóle na boki, nie patrzeć na inne rzeczy. To daje im też jakiegoś rodzaju pewność tego i bezpieczeństwo, że robiąc to, odczuwają, że to, co robią, jest właściwe. Czy ich ciała mentalne też mają jakieś wspólne cechy? Tak. Są takie zbudowane czy zmodyfikowane i wyglądają tak bardzo, taka ciemna energia ich tworzy. A czy ich ciała mają wspólne cechy? Fizyczne, ciała fizyczne. Czy mają wspólne cechy? Pojawiło się, że żołnierze najprawdopodobniej. Politycy nie pokazuje się, żeby wszyscy mieli takie coś, ale pewnego rodzaju chipy, czy takie formy takiej małej kulki z takimi kolcami pod prawym kolanem. Bardzo implanty nisko. Implanty mają. Coś takiego, tak. A sprawdzisz, do czego służą te kulki z kolcami, te implanty? To jest malutkie, to jest bardzo małe, to jest poniżej, no, około, może, nie, może około 2 mm. Pod kolanem to w jakiś sposób potrafi chyba aktywować jakąś część energii, którą w sobie noszą, do tego, żeby pozbawić ich strachu, czy wywołać większą bezwzględność, wyłączyć te odczucia sympatii, które okazują, tylko w sposób bezwzględny wykonywać rozkazy, jeśli zajdzie taka potrzeba. Czy świadomie zgodzili się na to chipowanie? Nie. Czyli po prostu nie wiedzą o tym nawet. Tak. W jakiejś formie szczepionki to było. Aha. To się zagnieździło, tworząc z jakichś takich molekuł właśnie taką strukturę, która zagnieździła się właśnie pod kolanem. Dobrze, posłuchaj teraz. Oprócz 30 tysięcy żołnierzy do Europy przybędzie też 33 tysiące amerykańskich pojazdów wojskowych, między innymi czołgi, pojazdy przegubowe, a także różnego rodzaju broń.
Zobacz na planie fizycznym, jaka jest przyczyna pojawienia się w Europie tych pojazdów wojskowych i broni. Jakie mają zadania? Pierwsze, co się pojawiło, że na razie czekać, że ten mają być pod ręką, bo ten plan, który teraz jest tak w taki sposób trochę chaotyczny, wdrażany czy modyfikowany na bieżąco, ma dać im takie poczucie takiej mentalnej przewagi, że dysponują i siłami, zasobami ludzkimi, ale też sprzętem wojskowym, który w odpowiedniej chwili, jeśli zajdzie potrzeba szybkiej decyzji, będą mieć do wykorzystania. A na planie eterycznym, jaka jest przyczyna pojawienia się tak dużego sprzętu wojskowego w Europie? Planie eterycznym. Patrzę, bo pierwsze przeczucie to, że to samo, że tam nie ma jakiejś spójności. Cały czas na bieżąco chcą się dopasować do tej sytuacji i wykorzystać ją do swoich celów, żeby przeważyć właśnie szale. A teraz zobacz, czy wojska amerykańskie wrócą do Stanów Zjednoczonych po zakończeniu ćwiczeń? Jest poczucie, że nie, że wykorzysta się tą sytuację, że oni jako nasi w cudzysłowie przyjaciele będą służyć nam swoją pomocą dalej i czekać na rozwój wydarzeń. Czyli pozostaną. Jeśli nie wszyscy, to częściowo. Tak? W tej chwili, patrząc na linię czasową z tej perspektywy, tak, zostaną. A sprzęt wojskowy, czy po zakończeniu ćwiczeń wróci do Stanów Zjednoczonych, czy zostanie? Też jest poczucie, że zostanie. Dobrze. Amerykańskie czołgi noszą nazwę Abrams. Czy istnieje ezoteryczna przyczyna wyboru tej nazwy? Abrams. Ezoteryczna przyczyna wyboru tej nazwy. Pojawiło się coś takiego, co z takiej ciemnej otchłani wyłoniło się jako głowa, która jest ubrana w taką formę munduru i z takimi bardzo świecącymi, tak jak fluorescencyjne oczy i taka forma okularów, że to jest jakaś istota, forma żołnierza, który takiego, nie z tego planu, z planu eterycznego, która też nosi taką nazwę. I jakby przekazując w sposób wibracyjny poprzez słowo, wibrację, siłę tej jednostki, przekazuje się ją właśnie na czołgi czy na sprzęt. Czyli w pewnym sensie zostały te czołgi nazwane mając na uwadze właśnie tę istotę, tak, która ci się pojawiła. Tak się pojawiła, wręcz mogło mi prawie że spojrzeć w te fluorescencyjne oczy, poczuć z niej takiego zadaniowca, takiego, taką istotę, która bez żadnych skrupułów będzie wykonywać zadania. Jako ciekawostkę podam, że taki czołg Abrams waży 70 ton i spala 400 litrów paliwa na 100 kilometrów. Nieprawdopodobne to jest. Jeszcze będzie miało to jakieś przełożenie na ekologię, jeśli będą poruszać się tym po Europie. Czy po zakończeniu ćwiczeń jacyś żołnierze amerykańscy będą zarażeni koronawirusem? Nie będą, choć będzie się pokazywać i żołnierzy, którzy w imię tej pomocy narazili swoje zdrowie i będą pokazywani jako z objawami koronawirusa, gdzie w ich energetyce czy w ich stanie zdrowia tego wirusa nie będzie. Czyli to będzie taki tak zwany taki fake news, tak? Czyli takie. Tak. A możesz podać, jak procentowo to będzie wyglądało? Ile takich fejkowych żołnierzy pokażą?
około 15%. A teraz, czy jacyś Europejczycy zarażą się od amerykańskich wojskowych? Czy będziemy mieli takie przypadki? Chodzi o to, czy od tych żołnierzy od mieszkańcy, amerykańskich. Tak? Znaczy Europejczycy, po prostu. To mogą być też europejscy żołnierze, to mogą być właśnie mieszkańcy krajów europejskich. To jest taka informacja dość pokrętna, to co czuję, że z jednej strony pojawia się, że tak, ale nie w sposób bezpośredni, tylko oni w jakiś sposób, ci żołnierze, przeniosą tego wirusa, natomiast sami, nie będąc chorzy, nie zarażą ich w taki sposób bezpośredni, poprzez tylko przenosząc, sami nie będąc chorzy. Znaczy oni będą nosicielami. Nosicielami, tak. Jak już powiedziałeś, oni są zabezpieczeni, w związku z tym nie boją się tego wirusa. Zostali zabezpieczeni w odpowiedni sposób. Natomiast czy żołnierze europejscy zostali zabezpieczeni w taki sam sposób? Sprawdź to, proszę. Pojawia się taka informacja, że nie wszyscy. Część tak, ale część celowo, po to, żeby były pewnego rodzaju straty, które można byłoby później wykorzystać jako taka propaganda. A jaki procent zostanie zarażonych Europejczyków przez amerykańskich wojskowych? Około 20%. 20%. No tak, to będą się niby równoważyć z tym, że tamci mają nieprawdziwe dane, będą to spreparowane dane, że 15% amerykańskich żołnierzy się zaraziło. Czy po zakończeniu ćwiczeń ich cele zostaną osiągnięte? Cele ćwiczeń, czy zostaną osiągnięte? Poda się do publicznej informacji, że tak. A w rzeczywistości jak to będzie? W rzeczywistości nie, bo cel ten, który się pokazuje, jest inny niż ten, który jakby chce się wywołać. Tutaj bardziej ma to na celu umocnienie jakby tych sił, czy zbudowanie jakichś przyczółków, czy baz i pozostawienie tym sprzętu, więc to jest prawdziwy cel. To jest prawdziwy cel. O którym się nie mówi. I ewentualnie wykorzystanie tych sił do reagowania na modyfikację tych planów. A w odniesieniu do planu eterycznego zostaną osiągnięte cele? Nie potrafię powiedzieć, dlatego że tutaj za bardzo jest rozgrywka. Tam widać, że pewne decyzje z planu eterycznego cały czas jest pewnego rodzaju tam chaos i na bieżąco do modyfikowanie tego i z tej perspektywy trudno jest, w zasadzie nie umiem powiedzieć. Okej, dobrze. Już to na ten temat też już mówiłeś. Czy postrzegasz istnienie bytów nieludzkich, które sprzeciwiają się tym operacjom militarnym? Które się sprzeciwiają? Tak. Tak, tym militarnym operacjom. Już tak. Mówiłeś wcześniej o tym, że są też jakby świadomości, które chcą przeciwdziałać temu. Tak, i tutaj widać, że mnóstwo takich istot jest naprawdę ich, tutaj odczuwam, że jest całkiem sporo. Istot, które widzą widzą między słowami, tymi, które są podawane do opinii publicznej, gdzie z jakieś informacje, które próbują wzbudzić właśnie lęk i zwiększyć tę panikę, te istoty odczuwają ogromny spokój. I jakby rozumiejąc, że to może pomóc odrzuceniu pewnych programów i uwolnieniu pewnych w przestrzeni, czy w ogólnej świadomości, czy w indywidualnych świadomościach. A kim one są, te świadomości, te byty nieludzkie, które się przeciwdziałają, chcą się sprzeciwdziałać? Kim one są? Głównie to
to trochę to jest tak, że to nie za bardzo byty nieludzkie, bo to są istoty ludzkie, które, czy istoty z różnych planów, które po prostu wcielając się tutaj stały się istotami światła, stając się istotami ludzkimi. Ich jest najwięcej, ale również są tutaj czy kryształowe dzieci, czy jakieś istoty, które pracownikami światła, bo można nazwać, czy tego typu istoty. One tu się pojawiają, że są również z innych planów, po to, żeby tutaj wcielając się móc przeciwdziałać i te siły równoważące wspierać. A powiedz, czy uczestniczą w tej kokreacji i czy manifestują swoją wolę? Oprócz tego, że są świadome. Niektóre z nich tak. Ale jeszcze jest ich mało. Tak naprawdę jest, większość jest w procesie wybudzania się, chociaż można powiedzieć, że na pierwszy rzut oka to są istoty, które już są wybudzone, ale one aktywują jeszcze różnego rodzaju wzorce czy swoje potencjały w sposób jeszcze bardziej silny. A powiedz mi, czy dlatego te manewry wojskowe i wybuch epidemii, czy to ma związek właśnie z tą dużą liczbą budzących się istot? Też, choć jak się patrzy na zależność, ile osób jest jeszcze niewybudzonych i bardzo mocno związanych z systemem, z Matrixem, to bardziej chce się właśnie utrzymać te istoty, które się jeszcze nie obudziły, a przy okazji użyć tych istot i czy użyć tych istot w stosunku do tych budzących się i jednocześnie przywrócić jakby pamięć emocjonalną tych istot, które przed obudzeniem były częścią systemu, po to, żeby zatrzymać ich rozwój. Dokładnie, czyli spowodować ich niższe wibracje, wywołać lęk, panikę i tak dalej, po to, żeby się nie rozwijały dalej i nie miały żadnego wpływu. W zasadzie to wszystko jest, jeśli chodzi o protokół. Ja chciałabym się jeszcze dowiedzieć, jak głęboki jest związek między manewrami a pandemią, a tak zwanym koronawirusem. Czy tam są jakieś pokłady głębokich związków? Nie wiem, jak określić, czy to są głębokie. Ma to związek. Jedno z drugim ma związek. Jedno jest dla drugiego przykrywką, więc można powiedzieć, że ma to dość... Działają wspólnie. Tak. Jest to jakby wspólna działalność. I zarówno i te manewry, jak i koronawirus były przygotowywane już kawałek czasu temu. A ja mam takie pytanie jeszcze. 2 lata temu przywódczyni naszych sąsiadów, czyli Niemców, apelowała o zrobienie zapasów na 2 miesiące. Każdego obywatela prosiła o to, żeby zrobić zapasy na 2 miesiące wody i żywności. Co miała na myśli? To był pewnego rodzaju test. Test do tego, co miało nastąpić, i ten plan miał się zrealizować, ale później niż się wydarzył teraz. Natomiast tamto miało pewnego rodzaju wywołać reakcję i sprawdzenie tej reakcji, czy ludzie są już odpowiednio znieczuleni i podatni na pewnego rodzaju sugestie, które były podane właśnie tą informacją. No dobrze. W zasadzie z mojej strony to wszystko. Tak naprawdę do końca nie wiadomo. Ta część militarna twierdzi, że ze względu na koronawirus zostaną zmienione te manewry, ale jednak nie podają żadnych szczegółów, żadnej informacji. Czyli można domniemywać, że rzeczywiście 20 tysięcy amerykańskich żołnierzy dotrze do Europy, to jest w trakcie.
Tak, i ale właśnie to, że muszą modyfikować, też ma, czy nie, nie są w stanie określić, wynika z tego, że naprawdę nie potrafią określić, bo pewnego rodzaju decyzje i dopasowanie się do sytuacji cały czas jest na bieżąco modyfikowane. I nawet teraz stojąc tutaj, w tym miejscu na linii czasowej, to może się. To bardzo trudno jest powiedzieć, jak długo te wojska zostaną. Mam poczucie, że bardzo długo i będą, dopóki nie znajdą rozwiązania, to będą utrzymywać w dezinformacji albo modyfikować informacje, żeby wytłumaczyć, jakby uzasadnić bytność tych żołnierzy tutaj na tych terenach. Czy te wojska amerykańskie, natowskie będą interweniowały na przykład w jakichś krajach? Może się tak zdarzyć, że wykorzystają te wojska do tego, żeby wzmocnić na przykład kontrolę w miastach, na przykład czy wykorzystać je do tak zwanej pomocy gdzieś, żeby przewozić zaopatrzenie, jeśli dojdzie faktycznie do sytuacji, że pozamykają miasta, czy wzmocnią jeszcze te sytuacje związane z tym. A spójrz, czy gdzieś wybuchnie panika z krajów europejskich. Czy tam będą interweniować? Jest poczucie, że tak, że gdzieś ich wykorzystają do tego, żeby dodatkowo wzmocnić ich pozycję, że to sojusznicy, że nieśli pomoc i tak dalej. Tak, jest poczucie, że tak, że tu gdzieś, że tutaj, że to się wydarzy. Czy to się wydarzy w Polsce? Tak, bardzo możliwe, że w Polsce jest poczucie. W ogóle teraz szala się tak zmieniła, że w Polsce czuć dosyć dużo tego obciążenia, tej paniki, ale też i tutaj bardzo możliwe, że to właśnie tutaj się zadzieje. Choć też chyba też to część tych żołnierzy gdzieś pojawi się też w Niemczech, żeby ich tam wspierać, ale sporo też tutaj jest, pojawia się. Zachowujemy spokój. Dobrze, Darku, z mojej strony to wszystko. Czy chciałbyś jeszcze ty coś dodać, czego nie zauważyłam? Nie, chyba nie. No to w takim razie co? Zamykamy naszą sesję. Buenos días. Dzień dobry. Bienvenidos a este primer video de disclosure en español y polaco. Bardzo was serdecznie witamy na tym nowym wideo, które będzie w języku hiszpańskim i polskim na kanale Disclosures. Vamos a producir mucho más videos en futuro como estos videos informativos. W przyszłości stworzymy dużo więcej takich wideo, które będą was informowały o różnych rzeczach. Porque estamos notando que cuanto más se va divulgando este trabajo, estas hipnosis por internet, también cuanto más mala información se está difundiendo. A to dlatego, że zauważyliśmy, że im więcej wstawiamy sesji z naszymi hipnozami, tym więcej jakby informacji sprzecznych zaczyna się rozprzestrzeniać. Y entonces hoy vamos a hablar de las sesiones investigativas. Więc dzisiaj będziemy mówić o sesjach badawczych. Porque estoy viendo que hay personas que a lo mejor se dedican a una sesión con una persona, se van a algún lugar, preguntan algo y lo poco de información que pueden extraer de una sesión se lo creen como si fuera oro, completamente puro oro. Pues zauważyłem, że są takie sesje i takie osoby, które robią jedną sesję z jedną osobą na dany temat i kiedy wychodzi tam jakaś informacja, to jest ona odbierana, jakby to było rzeczywiście coś niesamowicie wiarygodnego, jakby to było czyste złoto. Yo os digo que la sesión así dicha investigativa no existe. Ja chciałbym wam powiedzieć, że sesja badawcza tak naprawdę nie istnieje. Entonces podríais como preguntar, entonces cuando haces una sesión a un cliente y preguntas cosas, ¿por qué preguntas?
więc mógłbyś mi zadać pytanie. Więc skoro robisz jakąś sesję z jakąś osobą i zadajesz jej pytania, to właściwie po co je w ogóle zadajesz? Sí, sabemos que la información en hipnosis está muy, pero de verdad muy contaminada. My bardzo dobrze wiemy, że informacja, która wychodzi podczas hipnozy, jest niezwykle, ale to niezwykle zanieczyszczona. Y esta información, así como sale de la hipnosis, no podemos tomarla como conocimiento, como investigación. Więc takiej informacji, która wychodzi podczas sesji hipnozy, nie bierzemy nigdy jako takiej informacji, która jest rzeczywiście bardzo prawdziwa, zgodna z prawdą i oczywista. En el caso de sesiones a clientes, la información que sacamos no sirve por otro objetivo. El objetivo es llegar a la causa de su problema y trabajar. Te informacje, które uzyskujemy podczas sesji dla klientów, służą nam zupełnie do czegoś innego. Celem jest to, żeby znaleźć przyczynę i pracować nad nią. Pero, ¿qué significa que la información está contaminada? ¿Cuánto está contaminada y por qué? Ale co to właściwie oznacza, informacja zanieczyszczona? Kiedy jest zanieczyszczona i dlaczego jest zanieczyszczona? Hay que saber que cuando nosotros pedimos una información y nos llega, a través de una persona en hipnosis, esa información sale de una fuente, por así decirlo, y atraviesa muchas dimensiones, muchas densidades. Kiedy prosimy o jakąś informację podczas sesji, to ta informacja, powiedzmy to w ten sposób, pochodzi z jakiegoś źródła, ale w międzyczasie przechodzi przez wiele gęstości i wiele wymiarów. Y también pasa por conciencias, por inteligencias. Esa información viene atrapada en el éter por varios seres. Ale ta informacja przechodzi też przez wiele umysłów, wiele świadomości, istnieje w eterze i może być przechwycona również przez wiele bytów. Estos seres, estas inteligencias, pueden voluntariamente o involuntariamente distorsionarla. I te byty, te istoty lub świadomości mogą ją zniekształcić świadomie lub nieświadomie. Y además, la persona que está en hipnosis tiene sus creencias, su mentalidad, sus perspectivas, sus opiniones. Esta estructura mental contamina también esta información. A co więcej, osoba, która jest w stanie hipnozy, ma swoje własne przekonania, swoje własne wartości, wierzenia, swoją własną mentalność i przez tą właśnie strukturę całą mentalną również może dojść do jeszcze kolejnego zanieczyszczenia. Y además, si nosotros queremos investigar, por ejemplo, una persona o un ser que no tiene ninguna conexión con el ambiente hipnótico donde estamos trabajando, esta persona puede no autorizar la salida de informaciones de sí mismo. A co więcej, jeśli połączymy się z jakąś istotą, która absolutnie nie należy do tego środowiska hipnotycznego, w którym pracujemy, taka istota może nie zgodzić się na przekazanie informacji. Si hay interacción, si hay interferencias entre un ser y otro, es posible que circule información por las conexiones, por los pactos. Jeśli jest jakaś interferencja między dwoma istotami, to wtedy dzięki tym paktom, albo przez te pakty, przez to połączenie, które istnieje, rzeczywiście wychodzą informacje. Pero si en aquella sesión en concreto ese ser o esa persona se va a cuestionar y no hay ninguna conexión, es muy improbable que llegue una información autorizada. Ale jeśli zdarza się tak, że łączymy się z istotą, która nie ma z tym nic wspólnego, to jest bardzo mało prawdopodobne, że dostaniemy jakąś informację. Entonces, imaginemos que queremos investigar sobre un personaje famoso de la historia. No, na przykład wyobraźmy sobie, że chcielibyśmy otrzymać informację o jakiejś osobie niezwykle znanej, historycznej. Si no tenemos de alguna manera alguna conexión con los elementos del ambiente hipnótico y esta persona, aunque no esté conectada, no autoriza esta información, pues no llega. Więc jeśli wyobrazimy sobie, że ta
osoba nie jest w żaden sposób połączona z tym środowiskiem hipnotycznym, w którym pracujemy, może się tak zdarzyć, że absolutnie nie zezwoli na żadne przekazywanie informacji na swój temat. Y cuando pasa esto, hay siempre o casi siempre alguna entidad que se aprovecha de la situación. I kiedy to się dzieje, zazwyczaj pojawia się jakiś byt, który wykorzystuje tę sytuację. Se puede presentar con la supuesta identidad de la persona o del ser que estamos buscando, o puede de todas formas modificar o inventar una información por su cuenta, por su personal ventaja. Może zrobić dwie rzeczy: albo przyjąć, zidentyfikować się z osobą, o której chcemy zrobić tę sesję, przyjąć jej tożsamość, albo zmienić informacje, które chcielibyśmy otrzymać, tak aby to działało na jej korzyść. Nosotros en sesión a clientes podemos trabajar porque el cliente nos autoriza a trabajar en él, en su sesión. Podczas sesji dla klientów możemy pracować nad takimi informacjami, bo otrzymujemy zgodę na informacje właśnie dzięki temu klientowi. Y podemos trabajar con sus seres queridos, por ejemplo, o con los seres que interfieren con ella, propio porque hay estas conexiones. I możemy pracować na przykład z istotami, które kocha ta dana osoba, lub z bytami, które w nią ingerują, właśnie przez to połączenie, które tam istnieje. Entonces, hay una gran diferencia entre la sesión a un cliente para solucionar sus problemas y hacer sesiones para investigar. Dlatego istnieje taka duża różnica między sesjami, które robimy dla klientów, aby rozwiązać ich problemy, i między sesjami takimi poszukiwawczymi, Por badawczymi. eso digo que no existe una sesión investigativa. I dlatego właśnie Wam mówię, że nie istnieje coś takiego jak sesja badawcza. Lo que existe es un protocolo de sesiones de investigación. To, co istnieje, to pewien protokół sesji badawczych. Hay que seguir un protocolo y hay que seguir ejecutar unas series de sesiones y con personas diferentes. Więc trzeba zawsze śledzić ten sam protokół, a jednocześnie wykonać wiele sesji z różnymi osobami. El protocolo tiene que ser único, unívoco, porque hay que preguntar en un tema las mismas preguntas para ir en la misma dirección. Ten protokół powinien być zawsze taki sam, ponieważ należy zadawać takie same pytania, tak aby iść zawsze w tym samym kierunku. Cuanto más está restringido ese espacio de investigación, cuanto más podemos tener más probabilidad de tener buena información. Im bardziej zawężamy obszar naszych poszukiwań, tym bardziej prawdopodobne będzie, że otrzymamy dobre informacje. Sí, podemos también aumentar ese espacio, pero tenemos que aumentar proporcionalmente el número de sesiones por hacer. Możemy oczywiście rozszerzyć ten obszar, ale wtedy będziemy zmuszeni również rozszerzyć ilość tych sesji. Luego, cuando tenemos una grande serie de sesiones, pero estamos hablando de centenas o de hasta de millares de sesiones. I wtedy mówimy o olbrzymiej liczbie sesji, od setki po tysiące. Tenemos que recoger toda aquella información que es común a todas o a casi todas estas sesiones hechas. I wtedy musimy pozbierać te informacje, które są wspólne dla wszystkich bądź prawie wszystkich tych sesji. Esta información común vais a ver que es un porcentaje muy pequeño con respecto a la totalidad de la información. I zobaczycie, że ta informacja wspólna będzie naprawdę niewielkim odsetkiem tych informacji, które się tam pojawią. Son pepitas de oro. To są takie malutkie ziarenka. Es como si nosotros vamos a un río, vamos a coger este filtro, vamos a coger muchísima arena para recoger solo muy pocas pepitillas de oro. I można to przyrównać do poszukiwania złota, kiedy filtruje się dno rzeki, zbiera się mnóstwo piasku, a na koniec pojawiają się maleńkie ziarenka złota. Esa sí que es información de oro. I to jest właśnie ta informacja złota.
Si hoy podemos decir que hay seres que interfieren bastante con el ser humano y que tienen formas de animales reptiles o de animales a forma de insectos, etcétera, es porque todo esto sale desde que se empezaron las sesiones de hipnosis y hay muchísimas, millares y millares con esta información común. I jeśli dzisiaj możemy powiedzieć, że są ingerencje, które przybierają formy albo reptilii, albo jakichś insektów, to dlatego, że takie informacje wychodzą od początku naszych sesji hipnotycznych i są wspólne i jest ich tysiące. Pero si yo digo que en la ciudad de Nueva York, en el 1452, en exacto en aquel punto, había una casa que vivía un viejo que se llamaba Tom, pues solo en aquella sesión ha salido, y cuanto más contaminada puede ser, no lo va a saber nadie. Ale jeśli chciałbym powiedzieć, przekazać taką informację, że w Nowym Jorku w 1452 roku stał taki a taki dom, w którym mieszkał taki a taki starszy pan o imieniu Tom, to nie mam pojęcia, jak bardzo zanieczyszczona będzie ta informacja. Así entonces se hace investigación. Es un trabajo muy largo, muy duro y tiene que ser hecho con un protocolo riguroso y severo. A więc właśnie w taki sposób należy robić sesje badawcze. Jest to proces bardzo długi, ciężki i który wymaga bardzo restrykcyjnego protokołu. Entonces, por esto que nosotros ya vamos a empezar hacer ciclos de investigación. I właśnie dlatego zaczniemy teraz robić takie cykle badawcze. La estructura del team, que cada vez va creciendo siempre más, y el número de clientes que cada día contactan con nosotros, nos permiten organizar estos ciclos de investigación. I ponieważ struktura naszego zespołu cały czas się powiększa, a także liczba klientów, którzy kontaktują się z nami każdego dnia, te czynniki pozwalają nam na to, żebyśmy zrobili taki cykl badawczy. Creo que ya he dicho todo, o casi todo. Cualquier pregunta podéis escribirla en los comentarios del vídeo o donde sea publicado el vídeo. Myślę, że powiedziałem wszystko, bądź prawie wszystko, a jeśli macie jakieś pytania, to proszę, zadajcie je pod tym wideo. Gracias por vuestra atención. Dziękujemy za Waszą uwagę. Y gracias a ti, Milena. Gracias a ti, Carlo. Dziękujemy. Chao. Ciao.